Sponsorem materiału jest PKN Orlen. Wracamy do Państwa. Z nami już kolejny nasz gość, pan Damian Konieczny, prezes zarządu kopalni soli Wieliczka, trasa turystyczna. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, zacznijmy krótko od tak naprawdę historii. Jakich lat sięgają początki kopalni soli Wieliczka? Warzelnictwo u nas datowane jest na około 3000 lat, kiedy pierwsze pokłady soli wypływały na powierzchnię i w postaci odparowania tej solanki ona tutaj, ta sól zostawała przez nas wydobywana, przez naszych przodków. Natomiast rozwój górnictwa datowany jest na około XIII wiek, wtedy kiedy zaczęto zgłębiać tak zwane szyby górnicze. Panie prezesie, jak na przestrzeni również lat zmienił się sposób myślenia o kopalni? Bo dzisiaj to tak naprawdę jedna z najsławniejszych atrakcji, można powiedzieć, na całym świecie. Tak, to bezcenny zabytek z przeszło 700-letnią historią, piękną historią związaną z tradycją, z religijnością, z tradycjami tutaj wilickich górników. Ta kopalnia bardzo rozwijała się na przestrzeni tych 700 lat. Tak jak powiedziałem, to ogromna historia. Dzisiaj ta kopalnia już jest bezpieczna, jest udostępniana turystom, ale oczywiście dawniej to było bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej kopalni. Te prace górnicze związane z zabezpieczaniem kopalni są dzisiaj cały czas przez nas kontynuowane, tak aby to miejsce było, tak jak powiedziałem, bezpieczne, aby miasto było bezpieczne i przede wszystkim, żeby turyści czuli się u nas bezpiecznie i mogli komfortowo zwiedzać nasz zabytek. No właśnie, panie prezesie, bo soli już się tak stricte nie wydobywa, ale górnicy wciąż pracują, prężnie pracują, żeby dbać o bezpieczeństwo. Tak, to główny kierunek naszych prac górniczych, czyli zabezpieczenia i przede wszystkim udostępnianie naszej kopalni. Udostępniamy około 20 pięknych, urokliwych komór na trasie turystycznej. Jest to podziemna trasa turystyczna, na której nasi turyści mogą obejrzeć jeziora solankowe, przepiękne rzeźby, zapoznać się również z niecodzienną geologią, którą prezentujemy na naszej trasie, ale przede wszystkim poznać historię i tradycje związane z górnictwem. To też piękne kaplice, na przykład mamy kaplicę świętej Kingi. Tak, nazywana sercem naszej wilickiej kopalni. To przepiękna kaplica, która powstawała przez około 100 lat, rzeźbiona przez naszych górników samouków. I na pewno robi niezwykłe wrażenie. Wiem z komentarzy licznych turystów, że zapamiętują ją na bardzo długo. A ja to potwierdzam. Telewizja Republika miała tę przyjemność wczoraj pojawić się w kopalni, również w kaplicy świętej Kingi i naprawdę to robi duże wrażenie. Warto się tam pojawić. No właśnie, i to też moje pytanie. Dlaczego każdy z nas powinien chociaż raz w życiu pojawić się tutaj właśnie w kopalni soli Wieliczka? Myślę, że to przede wszystkim unikalna lekcja historii. Kopalnia soli Wieliczka była związana przez wieki z państwem polskim. Pomagała w budowie naszego przecież skarbu narodowego, a więc taka lekcja patriotyzmu też związana z tą wizytą u nas tutaj w Wieliczce. Każdy coś może naprawdę odkryć na przestrzeni tej historii i na pewno dowie się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Trwa wciąż pandemia koronawirusa, jednak mimo to kopalnia działa. No i o to też chciałam zapytać, jak Państwo funkcjonujecie w tych ciężkich jeszcze wciąż czasach? Faktycznie zasady zostały zmienione, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej kopalni i zwiedzania trasy turystycznej. Powołaliśmy pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa. Dzięki temu wypracowaliśmy niezbędne procedury związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego u nas. Powołaliśmy na powierzchni tak zwaną strefę 36,6, w której mierzymy obowiązkowo temperaturę dla każdego turysty. Dezynfekujemy ręce. Na powierzchni i pod ziemią przestrzegamy obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic. Oczywiście obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. I to pomaga w bezpiecznym i komfortowym zwiedzaniu trasy turystycznej. Ilu turystów dzisiaj obecnie odwiedza kopalnię? Jest to około 2,5 tysiąca dziennie, a więc są to warunki komfortowe do zwiedzania kopalni, bo porównując to do ubiegłego roku,
było to około 7,5 do 8 tysięcy. No właśnie, o to też chciałam dopytać, dziennie. Jakie są możliwości infrastrukturalne, jeśli chodzi o kopalnię i o to, ilu turystów jest w stanie kopalnia maksymalnie dziennie przyjąć. Szacujemy, że około 10-11 tysięcy jest taka maksymalna przepustowość, gdzie zachowujemy komfort i bezpieczeństwo zwiedzania. Natomiast dzisiaj gorąco polecamy wszystkim, aby z tego czasu skorzystali, ponieważ no, tym bardziej przy takiej frekwencji można na spokojnie oglądnąć i zwiedzić nasze wilickie podziemia. Nawiążmy krótko do liczb, bo one chyba są imponujące, jeśli chodzi na przykład o powierzchnię kopalni. Mówimy tutaj o tężni solankowej na przykład. Faktycznie nawet do 2000 osób dziennie na powierzchni korzysta z naszego obiektu. Jest to jeden z największych obiektów w południowej Polsce, jeżeli chodzi o takiego typu budowle. I tutaj nie tylko turyści, ale przede wszystkim wiliczanie i mieszkańcy Krakowa korzystają z tego obiektu w celu inhalacji. Wrażenie robią też kręte korytarze, po których jak się przechadzamy, mamy wrażenie, że one czasami wręcz się nie kończą. Tak, proszę sobie wyobrazić, że my udostępniamy około 2% wszystkich korytarzy podziemnych, które są, bo to ponad 300 km chodników i ponad 2,5 tysiąca komór, które w kopalni się znajdują, a tak jak powiedziałem, turystom udostępniamy około 20 komór i zaledwie 2,5 kilometra chodników do zwiedzania. Jakie plany, panie prezesie, na przyszłość? Czy planujecie państwo jakieś większe inwestycje, jeśli chodzi o kopalnię? Tak, staramy się myśleć pod kątem cały czas oczywiście zabezpieczania kopalni i jej udostępniania. Obecnie pracujemy nad nową strategią, która będzie dopasowana do warunków, które obecnie istnieją. Ale mówimy tu przede wszystkim o kontynuacji programu szybowego, a więc przede wszystkim przebudowy i zabezpieczenia szybów górniczych, które są bramą, wejściem do naszej kopalni, a także o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem i podniesieniem komfortu dla naszych turystów. Centrum obsługi turystów, budową odpowiedniej infrastruktury, zagospodarowanie naszego parku Świętej Kingi. Wszystkie te inwestycje służą temu, aby jeszcze bardziej i prężniej się rozwijać. Kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko długie spacery, ale również często wiele atrakcji. Mogliśmy o tym się dowiedzieć wczoraj, przebywając w kopalni. Mam tutaj na myśli między innymi właśnie kaplicę Świętej Kingi, gdzie, jak się dowiedzieliśmy, często organizowane są koncerty. Tak, sprzed pandemii to około 400 imprez rocznie, które organizujemy w kopalni. Przeróżne imprezy naprawdę. Od, tak jak pani redaktor wspomniała, od koncertów poprzez galę boksu choćby, czy też inne akcje charytatywne, które organizowane są u nas w kopalni, ale przede wszystkim różne też formy zwiedzania, które organizujemy. Mamy szlak pielgrzymkowy, a więc najpiękniejsze kaplice, które zostały udostępniane naszym turystom, sprzyjają chwili modlitwy, zadumy, refleksji. Dla najmłodszych też naszych turystów mamy ofertę związaną z Solilandią, czyli rodzinnym odkrywaniem kopalni, opartą o elementy przede wszystkim też tradycji, historii, ale także baśni, tajemnicy, gdzie występuje choćby nasz dobry duch, a więc skarbnik kopalni. I też turyści, kuracjusze tak zwani, czyli wszystkie osoby z dolegliwościami górnych dróg oddechowych, gdzie w podziemnym uzdrowisku pod opieką fachowych naszych lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek prowadzimy turnusy rehabilitacyjne. A o tym też będziemy jeszcze dzisiaj w naszym programie rozmawiać właśnie. Jakie właściwości konkretnie zdrowotne ma tężnia solankowa i również kopalnia soli Wieliczka? Wracając jeszcze do kaplicy Świętej Kingi, bo to jest bardzo ciekawe, często eksperci, muzycy wypowiadają się, że panuje tam wspaniała akustyka. Jak pan prezes myśli, skąd takie możliwości? Jakie głosy płyną od turystów i od zwiedzających? Faktycznie powiem nieskromnie, że spotykam się często z takimi opiniami, że ta kaplica jest niesłychana, jeżeli chodzi o akustykę. Myślę, że tu bardzo pomogła matka natura. To złoże pokładowe soli, które jest, umożliwiło wydobycie przez naszych przodków tak pięknych rozmiarów komory, bo to jedna z największych komór, która jest udostępniana podczas zwiedzania. A sama komora, która jest, myślę, tak omodlona i też przechodzona przez tych turystów, powoduje, że faktycznie jej wnętrze jest magiczne, niespotykane. I tam te koncerty, trudno to opisać, ale myślę, że każdy, kto faktycznie w takim koncercie czy wydarzeniu uczestniczy,
potem na długo to zapamiętuję. Panie prezesie, trafiłam również na informację, że w kopalni jest taka możliwość zorganizowania swojego ślubu. Czy to prawda? Tak, jest taka możliwość. Odbywają się co roku u nas śluby w kaplicy. Przepiękne śluby, które myślę mają niespotykaną, niezwykłą oprawę. Jeśli młode, przyszłe młode pary chciałyby się na taki krok zdecydować, jest to być może ich jakieś skryte marzenie, aby tutaj właśnie w kopalni Soli Wieliczka ślub wziąć. Co należy zrobić? Jakie formalności? Czy jest to skomplikowana procedura, czy należy do Państwa po prostu się zgłosić i wtedy działamy? Myślę, że tutaj Państwa nie zaskoczę. Kolejki są, myślę, tradycyjnie jak wszędzie, czyli około 2 lat, aby te formalności u nas przygotować i przede wszystkim zarezerwować termin, ale oczywiście jest to wszystko możliwe. Ze względów na przepisy górnicze mamy niektóre obostrzenia związane z organizacją tych ślubów, ale zapewniam Państwa, że widoki, wrażenia i sam fakt, że taki ślub odbywa się 100 metrów pod ziemią, wynagradzają wszystko to, co przez te przepisy zostaje ograniczone. A ja, drodzy Państwo, powiem Państwu, że śluby to nie wszystko. Okazuje się, że na przykład komorę Weimar szczególnie upodobali sobie również zakochani i wielu z nich stara się tutaj o rękę ukochanej. Panie prezesie, chyba jakiś romantyzm czuwa nad kopalnią Soli Wieliczka. Tak, od samego początku. Proszę zwrócić uwagę, że przecież nasza legenda mówi o tym, że to święta Kinga wrzuciła ten pierścień i ten pierścień został odnaleziony przez górników, którzy tutaj zaczęli drążyć szyb. I myślę, że przez te 700 lat właśnie historii ten romantyzm, o którym tutaj pani redaktor powiedziała, cały czas nam towarzyszy. To wróćmy jeszcze na moment do samej kopalni Soli Wieliczka i jej funkcjonowania. Powiedzieliśmy o górnikach. To wszystko wskazuje na to, że pracuje tutaj naprawdę wielu, wielu pracowników. To chyba też świetne miejsce, świetne możliwości na rozwój swojej kariery zawodowej. Tak, przekrój tych zawodów, które tutaj przy kopalni jest ogromny, bo nie mówimy tu tylko o pracach stricte górniczych, a więc o tym wykształceniu związanym ze studiami takimi inżynierskimi, ale również mamy gastronomię, handel, hotel, mamy uzdrowisko, mamy imprezy, a więc szereg tych zawodów, gdzie faktycznie młodzi ludzie przychodzą. Pełen wachlarz możliwości. Tak jest. I też przy kopalni te wszystkie zawody, które wykonują mieszkańcy dla nas. To jest około 2,5 tysiąca miejsc pracy związanych tutaj z obsługą turystów w naszym mieście przy kopalni. A więc tym bardziej te decyzje, które podejmowaliśmy związane z ponownym uruchomieniem kopalni, staraliśmy się to zrobić jak najszybciej, ale z drugiej strony też tak, aby to było maksymalnie bezpieczne dla naszych pracowników, dla turystów i przede wszystkim też dla mieszkańców naszego miasta. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy nabożeństwa zostały już wznowione, bo wspominaliśmy o kulcie religijnym, który jest bardzo ważny tutaj właśnie dla kopalni Soli Wieliczka. Czy już, czy jeszcze trzeba zaczekać? Jeszcze chwilę, aczkolwiek teraz ostatnia msza była właśnie z okazji naszego święta, więc świętej Kingi. Tam w okrojonym składzie załoga dziękowała naszej patronce za jej wstawiennictwo, a myślę, że i liczę na to, że w niedługim czasie faktycznie te tradycje związane z odprawianiem nabożeństw do nas wrócą. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem był pan Damian Konieczny, prezes zarządu kopalni Soli Wieliczka, trasa turystyczna. To wszystko na teraz, ale oczywiście my widzimy się za kilka chwil z naszymi kolejnymi gośćmi, także koniecznie zostańcie z nami. Sponsorem materiału był PKN Orlen.